Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dziś mamy niebywałą okazję wysłuchać wykładu pana profesora, doktora habilitowanego Arkadiusza Berezy na temat źródła drukowanej literatura prawnicza w praktyce sądów Lublina i Zamościa. Otóż w tym roku Światowe Dni Książki i Praw Autorskich w Zamościu, w Książnicy Zamojskiej mają szczególny charakter, a to z uwagi przede wszystkim na jubileusz stulecia istnienia naszej placówki, Biblioteki Publicznej w Zamościu. I ja jako dyrektor tej placówki jestem niezmiernie dumny, że ta placówka nasza powstała już 100 lat, ma tak bogate doświadczenie, a dodatkowo dzisiejszy dzień związany z książką i taki podniosły ten dzień z uwagi na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich wypełni nam wykład pana profesora Berezy. Ja w dwóch słowach powiem o panu profesorze, jeśli pan profesor oczywiście się nie obrazi, że tylko w dwóch, ponieważ pana profesora dorobek jest znacznie większy niż na dwa słowa. W każdym razie, wracając do tematu, pan profesor jest prorektorem Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie. Jest także dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych również w Lublinie. Widzimy tutaj powagę i bezmiar odpowiedzialności na tych dwóch stanowiskach, ale również jest naukowcem, a może przede wszystkim jest naukowcem i na pewno dumny jest, a my na pewno jesteśmy dumni z tego, że można powiedzieć otrzymał tak zwanego polskiego Nobla za pracę i tutaj, a właściwie za swoją pracę, za monografię pod tytułem Sąd Najwyższy 1917-2017, prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego, wydane w Toruniu, Warszawie w 2017 roku. To za tą pracę otrzymał Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, tak zwanego właśnie polskiego Nobla. Ja Państwa już w tej chwili zapraszam do wysłuchania naszego wykładu przygotowanego przez pana profesora. Wspomnę również o tym, że nasz jubileusz odbywa się pod patronatami honorowymi. I to jest honorowy patronat objął nad jubileuszem biblioteki naszej pan minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Piotr Gliński. Objął również nad patronatem honorowym nasz jubileusz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Patronat honorowy nad naszą imprezą sprawuje również prezydent miasta Zamościa, pan Andrzej Wnuk, także starosta powiatu zamojskiego, pan Stanisław Grześko oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Chciałbym również powiedzieć, że partnerem naszego wydarzenia całego jest Lubelskie Smakuj Życie. Jeszcze widzę, że wyświetla mi się, kto jest z nami. Chciałbym przywitać pana Piotra Orzechowskiego, dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Zamościu. Witam również panią kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, panią Renatę Malugę. I witam przede wszystkim bardzo ciepło całą brać biblioteczną naszych bibliotekarzy województwa lubelskiego, kustoszy, starszych kustoszy, bibliotekarzy, dyrektorów, kierowników bibliotek gminnych. Ich bardzo serdecznie witam. Oczywiście witam również czytelników, którzy też się mi tu pojawiają, wyświetlają mi się, że są tacy. Dziękuję Państwu za przybycie, za zalogowanie się na naszej stronie. Chciałbym w tym miejscu również podziękować panu Łukaszowi Kamińskiemu, który sprawuje nadzór w tej chwili nad naszą transmisją, który to przygotował. Podkreślę, że jest to nasz czytelnik, który edukuje również swoje dzieci poprzez bibliotekę. Pozdrawiam go serdecznie. I w tym momencie oddaję głos już panu profesorowi Arkadiuszowi Berezie.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panu Dyrektorowi za zaproszenie i możliwość wygłoszenia wykładu poświęconego źródłom drukowanym literaturze prawniczej w praktyce sądów Lublina i Zamościa. Dziękuję również za miłe słowa skierowane do mnie. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę skierować tych kilka słów do Państwa z okazji tak wspaniałego jubileuszu, jaki obchodzi Książnica Zamojska, a więc miasta szczególnie bliskiego mojemu sercu. Zamiarem moim jest przedstawienie roli źródeł drukowanych opracowań i komentarzy stosowanych w praktyce wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni wieków. Oś czasu to jest kilkaset lat, ale obiecuję, że zmieszczę się w ramach czasowych, które zostały zarysowane przez pana dyrektora. Swoje rozważania ograniczam jedynie do regionu lubelskiego, w szczególności Lublina i Zamościa. Wystąpienie w pierwszej, zasadniczej części ma na celu zaprezentowanie dawnych źródeł poznania prawa. W drugiej części dotknę czasów nam współczesnych i podzielę się swoimi pewnymi refleksjami. Więcej więc będzie z dziejów sądownictwa polskiego, aniżeli nauki o kulturze czy bibliologii, no ale mam nadzieję, że przez ten fakt wykład nie okaże się nużący dla słuchaczy. Szanowni Państwo, zaczynając więc od samego początku. W okresie wczesnego średniowiecza sądy nad ludnością miejscową w imieniu księcia sprawował kasztela. Najczęściej miał on do pomocy powołanych przez siebie sędziów. Początków urzędu kasztelana lubelskiego datujemy na drugą połowę XII wieku, a jego siedzibą był drewniany gród na wzgórzu zamkowym. Zmiany w organizacji wymiaru sprawiedliwości w XIII i XIV wieku związane były z ostatecznym wykształceniem się stanów, które uzyskały własne sądy orzekające na podstawie ich prawa. Tym samym kompetencje kasztelana stopniowo malały wobec privilegium fori, czyli przywileju własnego sądownictwa dla duchowieństwa, na skutek lokacji miast na prawie niemieckim oraz przywilejów sądowych dla rycerstwa. Pierwsze pojawiły się sądy kościelne, zrozumiałe z uwagi na ukształtowaną kulturę prawną chrześcijaństwa. Nie jest przypadkiem, że w instytucjach kościelnych pismo zakościło najwcześniej, a prawo kanoniczne zostało spisane jako pierwsze. Jego fundamentem był wydany około 1140 roku dekret Gracjana, mnicha z Bolonii, Concordia Canonum, który wraz z uzupełnianiami, takimi glosami i komentarzami był podstawą orzekania w sądach kościelnych. Na slajdzie Państwo macie dekret Gracjana, który jest już z uzupełnieniami. Chciałbym zwrócić uwagę na slajd po prawej stronie. W środku jest tekst właściwy, a naokoło są właśnie te glosy i komentarze. Ostatecznie późniejsze wszystkie uchwały soborowe, dekretały papieskie i inne zbiory o charakterze prywatnym razem z dekretem Gracjana zostały zabrane jako całość bibliograficzna i ogłoszone drukiem w 1580 roku przez papieża Grzegorza XIII jako Corpus Iuris Canonici. Na prezentacji jest egzemplarz, no egzemplarz, proszę Państwa, pochodzi z roku 1650, co wskazuje tutaj informacja, że jest to wydanie oczywiście na odpowiedniej licencji. Stanowił on podstawę orzekania we wszystkich sądach kościelnych aż do 1918 roku i wydawany był w różnych redakcjach, w krajach, w których wyznanie katolickie miało charakter wyznania panującego. Spisane prawo stosunkowo szybko pojawiało się także w miastach królewskich, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia jednolitych regulacji w ośrodkach miejskich, będących miejscem wymiany handlowej pomiędzy przedstawicielami różnych nacji. Wyjaśnię, że w okresie średniowiecza obowiązywała zasada osobowości prawa, a więc każdy żył według własnego prawa, a więc wymiana handlowa poprzez osobami różnych nacji rządzących się różnym porządkiem byłaby niemożliwa, a więc należało wprowadzić w miastach jedno prawo. Lokacja Lublina na prawie magdeburskim nastąpiła na mocy przywileju Władysława Łokietka z 1317 roku.
nadał on miastu samorząd, a tym samym sąd litowsko-ławniczy oraz zezwalał na stosowanie prawa magdeburskiego. To właśnie było to jednolite prawo. Sąd litowsko-ławniczy miał swoją siedzibę w ratuszu, w jego podziemiach mieściło się więzienie, izba tortur. Przy sądzie urzędował obeznany z prawem pisarz miejski, syndyk, to był taki obrońca sądowy w sprawach dotyczących miasta, oraz występujący w charakterze oskarżyciela publicznego instygator miejski. Na forum stosowano surowe prawo magdeburskie, przewidujące nie tylko krwawe i wyszukane kary, ale dopuszczające również stosowanie tortur w czasie procesu. Świadectwem tych wydarzeń są różne księgi sądowe i księgi miejskie, między innymi tutaj przedstawiona jest księga inskrypcji sądu litowsko-ławniczego. Sąd miejski orzekał na podstawie prawa magdeburskiego, ale były to określone pomniki prawa, zwierciadło saskie, które pierwotnie było spisane po łacinie, potem przetłumaczone na język dolno-niemiecki i na podstawie Weichbildu magdeburskiego. W XIV wieku dla potrzeb mieszczan zwierciadło saskie, jak i Weichbild magdeburski zostały przeredagowane i przetłumaczone na język, na łacinę. Pomniki prawa niemieckiego i traktaty prawa rzymskiego zostały także ujęte w części drugiej statutu łaskiego, o którym będę za chwileczkę mówił, która to jednak część nie miała charakteru oficjalnego. Tory te zostały ponownie przeredagowane w XVI wieku na łacinę w 1535 roku dokładnie przez krakowskiego pisarza miejskiego. Wszystkie te zbiory są pisane przez pisarzy miejskich. Krakowskiego pisarza miejskiego Mikołaja Jaskiera i uzyskały charakter urzędowy, czyli zatwierdzony przez władzę. Przekład na język polski został dokonany później przez lwowskiego pisarza miejskiego Pawła Szczerbica i ogłoszono go drukiem w 1581, co miało duży wpływ na ujednolicenie działalności sądów miejskich. Na slajdzie Państwo macie właśnie wydanie prawa miejskiego przetłumaczone już przez Pawła Szczerbica na język polski. Ono, to jest bardzo ciekawe wydanie, dlatego że na początku systematyka ma charakter rzeczowy, a później są to przepisy wspólnie zebrane. Po prawej stronie, na boku, macie Państwo właśnie takie odsyłacze do odpowiednich źródeł prawa, z którego te informacje, definicje są zaczerpnięte. Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja była w przypadku prawa ziemskiego, a więc prawa rycerstwa, potem szlachty. Prawo to miało charakter zwyczajowy oraz oparte było o tradycję ustną. W XV wieku pojawiły się sądy szlacheckie o różnej właściwości rzeczowej. Sąd grodzki, orzekający w najpoważniejszych sprawach karnych, sąd podkomorski, który rozstrzygał spory graniczne, szlachty oraz sąd ziemski, orzekający na roczkach sądowych we wszystkich innych sprawach szlachty osiadłej. Od przywileju czerwińskiego w 1422 roku sądy te miały orzekać według prawa pisanego. Dlatego w składach powinni zasiadać urzędnicy, którzy przynajmniej powinni legitymować się nie tylko znajomością prawa, ale i umiejętnością czytania. Zaczęto sporządzać pierwsze spisy prawa, ale zbiory te grzeszyły dużą liczbą luk prawnych, gdyż normy prawne miały charakter kazuistyczny. To znaczy przez swoje znamiona odnosiły się do konkretnych sytuacji. Dotyczyło to zarówno prawa materialnego i procesowego. Pierwsze takie spisy, które miały znaczenie dla naszego regionu, to statuty wiślickie XIV wieku, które były później rozwijane przez ekstrawaganty i prejudykaty. Ekstrawaganty to są akty wydawane przez władcę, prejudykaty to są orzeczenia Sądu Królewskiego. Dużym uzupełnieniem statutów wiślickich był statut warcki z 1423 roku. Spisów tych jednak, szanowni państwo, było niewiele. Drukowane akty
o charakterze pism ulotnych pojawiły się znacznie później wraz z działalnością prawodawczą Sejmu. Były one drukowane na podstawie przywileju monarszego. Zaznaczam jednak, że konstytucje sejmowe, jedna z nich jest pokazana, to jest konstytucja z Sejmu 1703 roku. Te konstytucje dotyczyły raczej prawa publicznego i tak jak Państwo widzicie, ta konstytucja na prawym slajdzie dotyczy sytuacji miasta Lublina. Ta konstytucja była drukowana na podstawie przywileju królewskiego w Lublinie. Najbardziej znany spis tego okresu to zbiór praw Jana Łaskiego, ułożony i wydany drukiem w 1506 roku. Formalna nazwa nadana przez kanclerza Jana Łaskiego na lewym slajdzie brzmi Pospolity Królestwa Przywilej z konstytucji i indultów publicznie orzeczonych i zatwierdzonych oraz wyjątki z prawa boskiego i ludzkiego. Jego pierwsza część obejmująca przywileje, statuty, konstytucje, sejmowe edykty i zwyczaje ziemi krakowskiej miała charakter urzędowy. Zbiór ten odegrał bardzo poważną rolę w życiu prawnym całej korony. Zbiór ten miał na celu nie tylko uporządkowanie prawa, ale i jego przypomnienie. Mówiłem o tym, że tych spisów nie było zbyt dużo. Na wstępie kanclerz pisał, tu zacytuję, dawniejsze prawa do tego stopnia zostały zatracone, że nawet nie znalazłoby się dwóch lub trzech polskich panów lub dygnitarzy miejskich, którzy by znali tak wielką ilość ustanowionych praw królestwa. A nikogo takiego nie można natrafić, który by je miał razem zebrane. Zbiór więc miał nie tylko informować o treści obowiązującego prawa, ale i uczyć tego prawa. Były tam wyjątki z prawa krakowskiego i mogły być one stosowane we wszystkich sądach szlacheckich. Jednakże we wszystkich egzemplarzach były one drukowane albo na pergaminie, albo na papierze, które były rozesłane do grodów, a więc między innymi tutaj do Lublina. Na egzemplarzu pozostawiano zawsze 12 niezapisanych stron w celu uzupełnienia treści statutu o miejscowe zwyczaje. Statut Łaskiego był w praktyce sądowej stosowany aż do rozbioru. Ale prawo ziemskie pozostało nadal partykularnym prawem zwyczajowym, a więc było ono w swoim trzonie to samo, bo wynikało z pewnych zwyczajów polskich, Mos Polonicum, ale było ono zróżnicowane w zależności od regionu, w którym je stosowano. A więc inne było nieco prawo szlachty ziemi, czy później województwa lubelskiego, a inne było na przykład na Mazowszu, czy województwie poznańskim. Po unifikacji w XVI wieku prawa skończyły się niepowodzeniem. Udało się jedynie ujednolicić proces sądowy w konstytucji z 1523 roku, tak zwana formula processus. Na jej podstawie wprowadzono apelację od wyroków sądów szlacheckich, które na podstawie konstytucji Sejmu Warszawskiego z 1578 trafiały na forum Trybunału Głównego Koronnego. Trybunału, który orzekał w Lublinie i w Piotrkowie. Z treścią uchwalonych konstytucji można było zapoznać się w księgach relacyjnych w Urzędzie Grodzkim, do którego były one przysyłane i wpisywane. No niekiedy, tak jak Państwu już pokazywałem, były one drukowane jako pisma ulotne. Zawsze drukowano je za zgodą władców. Drukowanych opracowań prawnych natomiast nie było zbyt wiele. Wydane dzieła pochodziły spod pióra praktyków,
i miały z zasady charakter prywatny. Do takich należał Piłsudskiego, na przykład pojawił się przywilej królewski, który nie zezwalał na używanie tego dzieła w sądach przed urzędową jego oceną. Mamy dzieła Jana Herburta, który wydał po łacinie kompendium prawa polskiego w układzie alfabetycznym. Przepraszam, przesuńmy slajdy. Bardzo dobrze. Tak. Jana Herburta, który wydał właśnie kompendium prawa polskiego w układzie alfabetycznym. Tak, o dużym znaczeniu praktycznym. Pierwsze wydanie było z 1563 roku. To są właśnie te statuta Regni Polonii, które Państwo macie przedstawione na slajdzie. I pojawił się zbiór statutów i konstytucji również w języku polskim. Następne dzieło to Stanisława Sarnickiego, statuta i metryki przywilejów koronnych z końca XVI wieku, dokładnie z 1594. Następnie Teodora Zawadzkiego, to już typowy, proszę Państwa, typowe dzieło prawnicze stosowane w procesie, Processus Judicarius. Dalej mamy, proszę Państwa, dzieło Grzegorza Czaradzkiego, proces sądowy ziemski z XVII wieku. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten prawy slajd, to wydanie w Poznaniu zawiera również dzieło Tomasza Dreznera, o którym jeszcze powiemy, bo był to profesor i rektor Akademii Zamojskiej. W ten sposób Lublin stał się stolicą staropolskiej Temidy, co wpłynęło także na ożywienie gospodarcze miasta i jego rozwój urbanistyczny. Sądy odbywały się w dużej komnacie na pierwszym piętrze ratusza na rynku. Ilość spraw była tak duża, że wejście na wokandę następowało po kilku, nawet kilkunastu latach. Dało to asumpt do powstania w XVII wieku palestry trybunalskiej, w której szerega znaleźć można przedstawicieli drobnej szlachty. Liczne procesy przed sądami trybunalskimi były podstawą do powstawania różnych legend oraz postawiły ślad w różnych pamiętnikach z epoki. Tu w Lublinie zakończył nagle swoje życie rażony atakiem serca w związku z trwającym procesem Jan Kochanowski. Jako strony występował Wespazjan Kochowski, Jan Chryzostom Pasek. Kwestrantom, Państwo tutaj macie fotografię z już z XIX wieku, jak mniej więcej wyglądało posiedzenie Trybunału. Palestrantem trybunalskim był między innymi Jan Nixdorf, autor wielu poczytnych dzieł o wymiarze praktycznym, a wśród nich było między innymi kompendium Processus Judicarii z 1655 roku, które zawierało w kolejnych swoich wydaniach traktat o Trybunale Koronnym i jego rejestrach. A więc dzieła te miały charakter praktyczny, one były stosowane podobnie jak statut łaskiego czy konstytucje sejmowe. Praktyk trybunalskich nie omieszkał opisać również Ignacy Krasicki, który sprawował urząd prezydenta w Trybunale w swoim dziele Michała Doświadczyńskiego. Przypadki wśród palestrantów, szanowni Państwo, Kajetana Koźmiana, który odebrał staronne wykształcenie prawnicze w Zamościu i Lublinie, oraz Aleksego Felińskiego, przyszłego dyrektora Liceum Krzemieńskiego. Pod koniec XVI wieku rozpoczyna się także historia Zamościa, potężnej twierdzy i zarazem stolicy państwa zamojskich. Na mocy przywileju z 1580 roku powołano sądy miejskie orzekające na podstawie prawa magdeburskiego w wersji lwowskiej. A następnie, 9 lat później, utworzono Sąd Wójtowsko-Ławniczy uprzywilejowanego prawa ormiańskiego. Ormianie również mieli własne prawo, był to zatwierdzony przez Zygmunta Starego statut ormiański. W
Wprost znaczenia kanclerza Jana Zamoyskiego doprowadził do powstania ordynacji zamojskiej w 1589. Kanclerz był wykształconym prawnikiem, dlatego szczególne znaczenie przywiązywał do właściwej organizacji wymiaru sprawiedliwości w swoim takim sui generis państwie. Został powołany do życia Trybunał Zamojski, instancja wyższa dla wszystkich sądów miejskich i dominialnych ordynacji. Miejscem sesji trybunalskiej był Ratusz Zamojski. W szerokim składzie Trybunału, co istotne, zasiadał także profesor prawa Akademii Zamojskiej. Dotyczyło to także sądu ostatniej instancji, ultima instancia Zamku Zamojskiego z ordynatem na czele, który jako najwyższy sąd ordynacji rozstrzygał spory dotyczące interpretacji prawa w składach orzekających Trybunału Zamojskiego. Wśród tych profesorów najbardziej znani to rektorzy Akademii Zamojskiej. Wspomniany już przeze mnie Tomasz Drezner, autor znanego, wielokrotnie znamionego dzieła procesu Judicarii Regni Polonii z 1601 roku, oraz Benedykt Żelechowski, autor dzieła dotyczącego prawa niemieckiego, a więc Digestum Juris Saxonici Provincialis, którego slajd Państwo macie w tej chwili przed sobą. Oczywiście Digesta, czyli wszystko inaczej o prawie saskim. Podzielone było to oczywiście, proszę Państwa, według kryterium rzeczowego na części, zresztą tutaj są wyjątki z tego dzieła, część pierwsza, początek części pierwszej i części drugiej. Ordynacja zamojska była obszarem przenikania się systemów prawnych poszczególnych nacji i stanów. Na tym tle pojawia się szczególna rola Akademii Zamojskiej jako naukowego centrum prawniczego wschodniej części korony. Przedmiotem wykładu na uczelni było prawo rzymskie, kanoniczne, feudalne, saskie, magdeburskie, ale to nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne było to, że po raz pierwszy w kraju wykładano również prawo polskie. Fachowe przygotowanie prawników dla sądów ordynacji miało niewątpliwie wpływ na wyższy poziom ich orzecznictwa. Ocenę tę dodatkowo wzmacniał właśnie aktywny udział profesorów prawa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, którzy w ten sposób spędzali czas, stykając się ciągle z wesołym ówczesnym światem jurystów i palestrantów. Po okresie upadku myśli prawniczej w drugiej połowie XVII wieku, chociaż pojawiały się różnego rodzaju prace metrykalne, a więc spisy aktów wydawanych przez króla, czy wydawanych, uchwalanych konstytucji sejmowych, no między innymi takie prace Macieja Ładowskiego z 1685, oznaki ożywienia można zauważyć wraz z nadchodzącą nową epoką, epoką oświecenia. Zwrócić należy na działalność wydawniczą Józefa Załuskiego i Stanisława Konarskiego, którzy podzieli się wydania drukiem po raz pierwszy od czasu statutu łaskiego, pełnego zbioru statutów i konstytucji polskich od czasów najdawniejszych pod nazwą Volumina Legum. W latach 30., a dokładnie w latach 1732-1738, wydano 6 tomów Volumina Legum z aktami prawnymi do 1736 roku. Dzieło to później kontynuowali pijarze, wydając 7 i 8 tom do 1780 roku. Było to bardzo duże wsparcie dla ówczesnej praktyki sądowej. W czasach stanisławskich podjęto także próbę kodyfikacji prawa pod kierunkiem kanclerza Andrzeja Zamojskiego. No niestety przygotowany i ogłoszony w 1778 roku zbiór praw sądowych, który Państwo macie na fotografii, został 2 lata później w Sejmie odrzucony i to już bez merytorycznej dyskusji. A więc reforma prawa nie udała się. Rozwijała się natomiast nauka prawa, nawiązując do najlepszych dzieł epoki europejskiego oświecenia. Takich prac należą między innymi dzieła Teodora Ostrowskiego, które Państwo macie przed sobą, a więc prawo cywilne,
albo szczególne narodu polskiego, to są lata 80. oraz Wincentego Skrzetuskiego, prawo polityczne narodu polskiego. W pierwszym rozbiorze Zamość, a po trzecim pozostała część Lubelszczyzny z Lublinem weszły w skład monarchii habsburskiej. W miejsce dawnych sądów Rzeczpospolitej pojawiły się nowe sądy austriackie. Co ciekawe, tereny trzeciego zaboru austriackiego, tak zwana Galicja Zachodnia, była traktowana przez rząd wiedeński jako swoisty poligon doświadczalny dla stosowania nowego prawa w praktyce. Na tych terenach Lubelszczyzny od 1798 obowiązywał tak zwany kodeks zachodnio-galicyjski, który był później, proszę Państwa, podstawą ogłoszonego w 1811 kodeksu cywilnego ABGB, Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, no kodeksu, który do dzisiaj, proszę Państwa, obowiązuje w Austrii. Od 1797 roku sądy karne na tych terenach orzekały na podstawie zachodnio-galicyjskiego kodeksu karnego, który zawierał także przepisy procedury karnej. Na bazie tych doświadczeń doszło do wyprostowania kodyfikacji karnej, zwanej Franciszkany, ogłoszonej w 1803. Państwo macie tutaj przed sobą egzemplarz z 1804 roku. Jak Państwo wiecie, ta księga ustaw, czyli ta Franciszkana tak zwana, była podzielona na dwa wydziały. Wydział pierwszy dotyczył prawa materialnego, wydział drugi dotyczył postępowania sądowego karnego. Po zwycięskiej wojnie Napoleona z Austrią w 1809 roku Lublin i Zamość zostały włączone do istniejącego już księstwa warszawskiego. Lublin stał się formalnie w tym roku stolicą departamentu, a tym samym siedzibą władz sądowych. Nowe sądownictwo opierało się na konstytucyjnej zasadzie powszechności i oddzielenia jurysdykcji cywilnej od karnej. A więc mamy sądownictwo powszechne. Łatwiej już będzie prowadzić referat, bo nie mamy sądownictwa stanowego. A więc wykład jest prowadzony równolegle. Zaczęto wydawać dziennik praw, w którym umieszczano wydane akty prawne. Były to najczęściej dekrety królewskie, co już oznaczało wyraźną dominację kultury prawa stanowionego. A więc prawo zwyczajowe, prawo partykularne przeszło całkiem do historii. Teraz, proszę Państwa, najważniejsza jest litera prawa. Dziennik praw to są niewielkie wydawnictwa. Mam tutaj przed sobą pierwszy tom dziennika praw. Jest on zresztą pokazany na fotografii, którą Państwo macie przed sobą. Są to pierwsze numery. Ten dziennik praw zaczyna się konstytucją Księstwa Warszawskiego, która jest wydana w dwóch językach, z tym, że język francuski jest językiem urzędowym. Efektem tego, że wchodzimy w taką sferę kultury prawa stanowionego, było to, że znaczenie opracowań prawnych uległo pewnej zmianie, ograniczając się do charakteru pomocniczego przy wykładni przepisów prawa w praktyce działania sądów. A więc o ile wcześniej w dawnej Polsce te dzieła prawników były jakby źródłem stosowania prawa, teraz opracowania, cała literatura prawnicza ma jedynie charakter pomocniczy. W księstwie warszawskim, w pionie cywilnym, bo piony były rozdzielone, jak Państwu wspomniałem, funkcjonowały sądy pokoju oraz trybunały cywilne, zaś w pionie karnym sądy policji prostej, poprawczej i sądy kryminalne. Urzędnicy sądowi pochodzili z nominacji i musieli spełniać pewne wymogi dotyczące przygotowania prawniczego. Wszystkie powołania były umieszczane w specjalnie wydawanym dzienniku tyczącym się nominacji urzędników. Już zaoszczędziłem Państwu pokazywania. To jest mniej więcej takie samo wydawnictwo jak dziennik praw.
W związku z koniecznością przygotowania nowych kadr pojawiły się pierwsze podręczniki do nauki prawa. W utworzonej w 1808 roku Szkole Prawa, przekształconej 3 lata później w Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie, zalążek przyszłego Uniwersytetu Warszawskiego. Sądy cywilne orzekały na podstawie kodeksu Napoleona, kodeksu handlowego oraz francuskiej procedury cywilnej z niewielkimi zmianami. Kodeks Napoleona na naszych terenach został wprowadzony dekretem wydanym na podstawie konstytucji, z dekretu tego, który Państwo macie przed sobą. Możemy cofnąć slajd. W artykule 3 mowa jest, że od 15 sierpnia roku 1810 na tych terenach, to są właśnie tereny Lubelszczyzny, są te zwane departamenty galicyjskie, będą obowiązywały, proszę Państwa, procedury i przepisy prawa francuskiego. Ja już dokonuję pewnej wykładni, a więc od 15 sierpnia 1810 w Lublinie zaczyna obowiązywać kodeks Napoleona zgodnie, proszę Państwa, z brzmieniem Konstytucji Księstwa Warszawskiego. Bardzo proszę dalej. Mamy tutaj przed sobą pierwsze wydanie kodeksu Napoleona, bardzo ciekawe. Przepraszam, może nie pierwsze, bo one z 1813, ale wybrałem je dlatego, że jest bardzo ciekawe, bo jest, proszę Państwa, w 3 językach. Po lewej stronie macie język polski, po prawej część francuską, na dole, proszę Państwa, po łacinie. Stronę tą wybrałem z uwagi na brzmienie artykułu 1134, sztandarowego artykułu kodeksu Napoleona, dotyczący zasady swobody umów, że umowy prawnie zawarte stają się prawne dla tych, którzy je uczynili. Proszę przesunąć slajd. Tu Państwo macie przed sobą kodeks handlowy, o którym wspomniałem, oraz kodeks postępowania sądowego cywilnego, czyli inaczej procedura cywilna stosowana w sądach Księstwa Warszawskiego. Sądy karne w Departamencie Lubelskim orzekały natomiast na podstawie tego austriackiego kodeksu, o którym mówiłem, franciszkany, nieco zmodyfikowanej, zwłaszcza w części dotyczącej procedury. Po klęsce Napoleona na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego zostało utworzone Królestwo Polskie połączone Unią Personalną z Cesarstwem Rosyjskim. W zakresie organizacji sądownictwa nie nastąpiły poważniejsze zmiany. Działalność prawodawcza w zakresie prawa sądowego przeszła w ręce Sejmu Królestwa Polskiego, zaś po powstaniu listopadowym cesarza i jego namiestnika. Akty, to jest przykładowo wybrany, proszę Państwa, numer dziennika. Akty prawne publikowano w wydawanym nadal Dzienniku Praw. Z czasem obok języka polskiego będzie pojawiał się stopniowo język rosyjski. W sądach karnych stosowano nową, rodzimą kodyfikację. Był to kodeks karzący Królestwa Polskiego. To jest wyciąg, proszę, to jest strona z Dziennika Praw wprowadzająca te przepisy. One są z 1818 roku. Zaś od 1847 w sądach stosowano kodeks wzorowany na wstecznych rozwiązaniach rosyjskich. Był to, proszę Państwa, kodeks kar głównych i poprawczych. Jak Państwo widzicie, już pojawiają się nam wydawnictwa, które zawierają i tekst rosyjski, i tekst polski. W sądach cywilnych stosowano nadal prawo francuskie ze zmianami wprowadzonymi na mocy między innymi ustaw hipotecznych. To są ustawy z 1825 roku, to jest tak zwana mała hipoteka, były jeszcze ustawy sejmowe z 1818, to jest tak zwana duża
hipoteka, a więc zmienia, kodeks cywilny zmieniony, proszę Państwa, kodeks zapewne zmieniony ustawami hipotecznymi oraz taką naszą rodzimą kodyfikacją, która z 1825 pod nazwą Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. A więc sytuacja była w sądach bardzo skomplikowana. Sędzia orzekał, proszę Państwa, na podstawie kodeksu Napoleona, ale on był w wielu miejscach pozmieniany przez inne ustawy. Wymieniłem ustawy hipoteczne, kodeks cywilny Królestwa Polskiego. Po powstaniu styczniowym w ramach pewnych represji natury prawnej wprowadzono również, szanowni państwo, ukaz carski o małżeństwie w 1836 roku, uprzywilejowujący wyznanie prawosławne. Szeroko wykorzystywano w praktyce różnego rodzaju opracowania, wykłady i komentarze, które wychodziły spod pióra doświadczonych prawników, najczęściej orzekających sędziów. Tutaj mamy dwa przykłady, które teraz jest kodeks postępowania cywilnego, także przygotowany, proszę Państwa, jako opracowanie prawne przez sędziego Dzierżyńskiego. To jest kolejne opracowanie, a mianowicie prawo cywilne wydane przez Stanisława Zawadzkiego. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj kodeks Napoleona, tytuł wstępny, z tym, że te przepisy zaznaczone gwiazdką na drugim slajdzie, na drugiej fotografii, nie obowiązywały, stąd ta gwiazdka, a tutaj macie wspomniany przeze mnie z 1836 roku ukaz o małżeństwie, ukaz o małżeństwie, ukaz carski. Sądy cywilne urzędowały w budynku dawnego Trybunału Koronnego. W latach 20. XIX wieku dokonano dla celów więziennictwa gruntownej przebudowy Zamku Lubelskiego, który stał się siedzibą sądów karnych, a więc Sądu Policji Poprawczej i Sądu Kryminalnego. Sądy funkcjonowały tam krótko i w połowie XIX wieku przeniosły się do kamienic przy ulicy Królewskiej. Znacznie większe trudności miało sądownictwo w Zamościu, mimo że Zamość od 1820 roku stał się miastem rządowym, to z uwagi na swoje militarne przeznaczenie nie był dogodnym miejscem dla urzędowania władz cywilnych. Dlatego sądy, w cudzysłowie zamojskie, zostały przeniesione na blisko pół wieku do Szczebrzeszyna i Janowa. Oprócz opracowań dotyczących obowiązującego prawa, wykładów i innych dzieł prawniczych, o których Państwu mówiłem, w pracy sędziego niezwykle pomocne były również zbiory pytań prawnych kierowane do 9 i 10 Departamentu Senatu rządzącego siedzibą w Warszawie, którego orzeczenia, tak zwana jurysprudencja, wskazywała na właściwy kierunek wykładni prawa. Mamy tutaj, proszę Państwa, opracowanie pytań prawnych i jurysprudencja, czyli tak zwane odpowiedzi, wyroki Senatu Rządzącego. Może wyjaśnię tą tajemniczą nazwę. Najwyższym sądem w tych czasach w Królestwie Polskim, a jesteśmy, szanowni Państwo, w latach już 40., był Senat Rządzący. Senat Rządzący miał generalnie siedzibę w Petersburgu. Niemniej jednak dwa departamenty, 9 i 10, miały swoją siedzibę w Warszawie. Departament, proszę Państwa, 9 rozstrzygał sprawy cywilne, 10 rozstrzygał sprawy karne. A więc był to taki sąd, proszę Państwa, funkcjonujący przez pewien okres czasu w Królestwie Polskim, połączony organizacyjnie z Senatem Rządzącym w Petersburgu, no, organem, który w historii Rosji odgrywał bardzo istotne znaczenie od początku XVIII wieku. Wydawany natomiast dziennik praw był w tym czasie uzupełniany przez różne skorowice. Nie zmieniał swojej szaty graficznej, chociaż językiem urzędowym po powstaniu styczniowym
dokładnie od 1866 roku był język rosyjski. W tym języku wydawane były wszystkie akty prawne w rosyjskich publikatorach urzędowych. Mamy przed sobą, proszę Państwa, dziennik praw z 1870 roku. No, tak się składa, że jest to numer, jest to tom 70. Zwracam uwagę, to jest własność sądu, zresztą jest tutaj adnotacja na drugim slajdzie, własność sądu kryminalnego w Lublinie. Wybrałem właśnie dlatego ten numer dziennika praw. Natomiast następny po prawej stronie jest 71 i to był ostatni, proszę Państwa, dziennik praw. Został on wtedy zniesiony, a jego kontynuacją były wydawnictwa prywatne. Wydawnictwa prywatne były to tak zwane zbiory praw, postanowienia i rozporządzenia rządu, przygotowywane i przygotowane. Tutaj mamy, proszę Państwa, tom pierwszy przez Wilińskiego, później kontynuował to dzieło Stefan Godlewski. Stefan Godlewski. Akty wszystkie są w tym wypadku tłumaczone na język polski, a więc mamy wersję oryginalną, wersję rosyjską, obok jest zawsze wersja polska. Te zbiory praw, mimo że miały charakter nieoficjalny, były powszechnie stosowane w sądach. Francuska organizacja sądownictwa przetrwała w Królestwie Polskim do 1876. Przeprowadzona wtedy reforma sądowa spowodowała całkowitą zmianę struktury sądownictwa. Została ona oparta na rosyjskich ustawach sądowych z 1864, wielkich ustawach cesarza Aleksandra II. Wprowadzono również rosyjską procedurę cywilną i karną oraz przepisy, nowe przepisy karne. Mamy, proszę Państwa, przed sobą te ustawy sądowe. To jest tom pierwszy, a więc tom pierwszy dotyczy tylko organizacji sądownictwa. Tak jak powiedziałem, to są rosyjskie ustawy z 1864. One nie zostały w całości wprowadzone na naszych ziemiach. Zostały one zmodyfikowane. Jak Państwo widzicie na drugim slajdzie, po prawej stronie macie takie oznaczenie, proszę Państwa, które wskazuje na przepisy nie mające zastosowania w guberniach, no bo Królestwo Polskie było wtedy już podzielone na gubernie, w zasadzie już od 1837, w guberniach Królestwa Polskiego. I poproszę następny slajd. I jest tutaj początek tej ustawy sądowej, do organizacji sądownictwa. Zwracam uwagę na przykład na artykuł 7, szanowni państwo. Artykuł 7 dotyczy przysięgłych. Przysięgłych w Rosji przez jakiś czas funkcjonowała instytucja sądów przysięgłych przy sądach karnych. U nas, wprowadzając reformę sądową, zaborca oczywiście nie zdecydował się na wprowadzenie takiej instytucji. A więc artykuł 7 jest z oznaczeniem, że ten artykuł nie obowiązuje w Królestwie Polskim. Dotyczyło tego odpowiednie postanowienie o wprowadzeniu tych ustaw sądowych na naszych ziemiach. Rosyjska organizacja sądowa zakładała podział na piony sądownictwa ogólnego i sądownictwa pokojowego, które nie były ze sobą instancyjnie powiązane. Nowo utworzone sądy rozpatrywały zarówno sprawy cywilne, jak i karne. Podział natomiast opierał się na założeniu oddzielenia jurysdykcji w sprawach mniejszej wagi, należącej do sądownictwa pokojowego, i sprawach poważniejszych rozpatrywanych przez sądy ogólne. Także dotychczasowy podział na dwa piony sądownictwa cywilnego i karnego został zarzucony. Teraz mamy, proszę Państwa, sądy dla spraw mniejszej wagi i dla spraw poważniejszych. Sądem ogólnym w Lublinie był sąd okręgowy. Tutaj już mamy przed sobą, proszę Państwa, nową siedzibę, budynek, który powstał w latach 1892-1895 przy krakowskim przedmieściu 76. Budynek ten jest do dzisiaj siedzibą sądu rejonowego. Ten sądownictwa pokojowego wyróżniał się natomiast niezwykłą rozmaitością form organizacyjnych. Mieścił się tutaj orzekający kolegialnie sąd
gminny kierowany przez wybieranego co do zasady sędziego gminnego, proszę tego nie mylić z tak zwanymi sądami wójtowskimi, gminnymi, które znamy, proszę Państwa, z noweli Sienkiewicza, prawda? Obok to były sądy, które są bardzo mało znane, funkcjonujące w latach 1876-1915. Tam, proszę Państwa, wójta, oczywiście nic nie mam do urzędu wójta, ale tam, proszę Państwa, wójta nie było. Obok tych sądów gminnych w miastach orzekali jednoosobowo sędziowie pokoju. Najczęściej, proszę Państwa, Rosjanie pochodzący z nominacji ministra sprawiedliwości. Takiego sędziego pokoju możemy zaobserwować na przykład w ekranizacji Lalki. Gubernia lubelska została podzielona na dwa okręgi pokojowe, lubelski i zamojski, ze znajdującymi się w nich sądami gminnymi i sędziami pokoju. Instancją apelacyjną i kasacyjną w okręgu pokojowym był zjazd sędziów. Lubelski zjazd pokojowy miał swoją siedzibę, a tu już mamy drugą, ale na początku było to na ulicy Początkowskiej, to jest obecnie Radziwiłłowska, w dawnym Placu Czartoryskim, dzisiaj to jest siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1895 Lubelski Zjazd Sędziów Pokoju rozpoczął urzędowanie w budynku Trybunału, zajmując pomieszczenia po sądzie okręgowym. No świadczy o tym ta nazwa na samej górze, Mirowoś Zjazd, prawda? Zamojski natomiast, zjazd pokojowy, urzędował stale w ratuszu zamojskim, zajmując pomieszczenia na drugim piętrze. Powrót sądów do Zamościa związany był niewątpliwie z likwidacją twierdzy zamojskiej w latach 60., dokładnie w 1866 roku, no i cywilnym już charakterem miasta. W tym okresie czasu stanowiska sędziów okręgowych obsadzone były w połowie przez Polaków, ale od końca lat 80. na skutek polityki rusyfikacyjnej liczba ich stale malała. Dlaczego byli Polacy wśród sędziów okręgowych? Dlatego, że obowiązywało cały czas prawo francuskie, zmienione różnego rodzaju aktami z czasów Królestwa Polskiego, a więc były to przepisy znane miejscowym, czyli Polakom, proszę Państwa, a więc nie można było przenieść tutaj sędziego rosyjskiego, który znał całkiem inny porządek prawny. Sędziowie pokoju, tak jak Państwu wspomniałem, to byli w zasadzie Rosjanie. Jedynie sądy gminne jako instytucja samorządowa pochodząca z wyboru zachowała polski charakter, dotyczyło to także adwokatury i notariatu. W lipcu 1915 roku, gdy front działań militarnych I wojny światowej zbliżył się do Lublina i Zamościa, przeprowadzono ewakuację rosyjskich władz sądowych. W momencie ewakuacji kontrolę w mieście przejął Lubelski Miejski Komitet Obywatelski na czele z adwokatem Bolesławem Sekutowiczem. Szybko on przystąpił do organizacji polskich sądów obywatelskich. Uruchomiono obywatelskie sądy pokoju w Lublinie i Zamościu. Sądem apelacyjnym, no i zarazem sądem pierwszej instancji dla spraw poważniejszych, został ustanowiony we wrześniu tego roku Trybunał Lubelski. Obsada tych sądów składała się w większości z sędziów gminnych oraz przedstawicieli adwokatury i notariatu, a więc tych prawników, którzy nie byli ewakuowani na wschód. Trybunał Lubelski, mamy proszę Państwa przed sobą jego skład, w zasadzie funkcjonował bardzo krótko w budynku Trybunału. Krótko, był to w zasadzie epizod, gdyż pod koniec listopada 1915 roku jego działalność została zawieszona przez władze okupacyjne, władze austriackie. Dziś upamiętnia te wydarzenia wmurowana w gmachu tablica Trybunału, murowana w gmachu Trybunału tablica marmurowa, którą Państwo macie tutaj przed sobą na tym zdjęciu z 1915 roku. Na klatce schodowej, gdy wychodzi się na pierwsze piętro. Kolejne zmiany nastąpiły po proklamowaniu aktem 5 listopada 1916 roku Królestwa Polskiego na terenach okupowanych przez państwa centralne. No i doszło do tego, co zapowiadano, przekazania w ręce Polaków wymiaru sprawiedliwości. Nowo utworzone lubelskie sądy, sprawujące działalność w imieniu Korony Polskiej,
zostały uroczyście otwarte w dniu 1 września 1917 roku. To jest w zasadzie początek sądownictwa polskiego. W mieście Lublinie siedziby swoje miały sąd apelacyjny, sąd okręgowy oraz 3 sądy pokoju, zaś w Zamościu 2 sądy pokoju. Sądy lubelskie orzekały w gmachu gimnazjum rządowego przy ulicy Narutowicza, no dziś to jest, znaczy jeszcze niedawno, przepraszam bardzo, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Tam sądy te jako pierwsze zaczęły orzekać w imieniu Republiki Polskiej, gdy w dniu 7 listopada 1918 roku ogłoszono w Lublinie powstanie tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej. Dotychczasowa organizacja, tutaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa, bo to jest stare zdjęcie, że wejście do tego budynku, to jest informacja dla tych, którzy znają Lublin, jest od kościoła Powiązkowskiego, tutaj po lewej stronie. Proszę zobaczyć, że nie ma wejścia od ulicy Narutowicza, wtedy to była ulica Namiestnikowska, do tego jeszcze za chwileczkę powrócę. Organizacja sądów wprowadzona w 1917 została utrzymana w odrodzonym państwie polskim i obowiązywała aż do unifikacji ustroju sądownictwa powszechnego w 1929 roku. Sądy orzekały według prawa obowiązującego w Królestwie Polskim, które było modyfikowane dla potrzeb rodzącego się państwa polskiego. Były one początkowo zawarte w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego, wkrótce przemianowego na Dziennik Praw Państwa Polskiego. W dniu 31 lipca 1919 roku na mocy ustawy Dziennik Urzędowy otrzymał oficjalną nazwę Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, który stawał się podstawowym narzędziem pracy prawnika. Z uwagi na skomplikowany stan prawny, brak unifikacji prawa w początkowym okresie II Rzeczpospolitej, wydawano dużo zbiorów aktów prawnych i opracowań prawa obowiązującego na tych terenach. Ich autorzy to wybitni przedstawiciele prawnictwa polskiego, sędziowie i profesorowie prawa. Tu jest akurat Konrad Berezowski, no to jest sędzia Sądu Najwyższego. Możemy cofnąć slajd i pokazać poprzednie zdjęcia. Tutaj Państwo macie po lewej stronie spis tych wszystkich aktów prawnych wydawanych w poszczególnych dziennikach urzędowych, które są w tytule oznaczone. To jest ustawodawstwo akurat z lat 1917-1920, bo w tomie pierwszym, a więc tutaj macie Państwo wymienione te wszystkie dzienniki, bo najpierw te wszystkie akty były w Dzienniku Urzędowym Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu, Dzienniku Urzędowym Królestwa Polskiego, Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości, Dzienniku Praw i to już właśnie mówiłem, Królestwa Polskiego, Dzienniku Praw Państwa Polskiego, Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Tu mamy ustawy postępowania sądowego cywilnego opracowane, proszę Państwa, między innymi przez Wacława Miszewskiego, a widzę jako pierwszego autora, to też był sędzia Sądu Najwyższego. Te przepisy to były przepisy rosyjskie, tylko one obowiązywały w okręgu apelacyjnym lubelskim, o czym mówi też tytuł tego dzieła. Niemniej jednak ta ustawa postępowania była wielokrotnie zmieniana. Proszę następne zdjęcie. Tutaj mamy, proszę Państwa, zbiór wszystkich przepisów prawnych, które u nas obowiązywały. Takie, widzicie Państwo, że jest to dosyć opasłe dzieło. Chciałbym zwrócić uwagę, że na obszarze apelacji lubelskiej obowiązywały różne porządki prawne. W Lublinie obowiązywało, proszę Państwa, prawo, które było prawem obowiązującym w Królestwie Kongresowym, Królestwie Polskim, ale na wschód od Zamościa mieliśmy jeszcze okręgi apelacji lubelskiej w Łódzku i w Równym, no tam obowiązywało ustawodawstwo, dawne ustawodawstwo rosyjskie, a więc inne przepisy. No nie lada problem był to dla rodzącego się państwa polskiego, gdzie na poszczególnych częściach jego terytorium obowiązywały różne przepisy. Nawet kiedy odbywaliśmy podróż, proszę Państwa, z Lwowa
do Lublina samochodem. Samochodu było niewielu, ale profesorowie przecież jeździli z Lwowa do Lublina na wykłady. No to cóż, z Lwowa wyjeżdżali, proszę Państwa, jechali lewą stroną, prawda? A w Choryńcu po drodze, bo Choryńc był po drodze, proszę Państwa, jako bardzo znane uzdrowisko w tamtych czasach, zmieniano pas ruchu na prawą stronę, bo były różne przepisy dotyczące ruchu drogowego do w zasadzie końca lat 20. To materialne było więc zróżnicowane w zależności, proszę Państwa, od obszaru, no także w ramach apelacji lubelskiej. W okresie międzywojennym dążono więc do unifikacji prawa, wydając kolejne rozporządzenia prezydenta. Nie przypadkiem te akty wydawane są od końca lat 20. To jest po zmianie, proszę Państwa, konstytucji, kiedy mógł prezydent wydawać tak zwane rozporządzenia z mocą ustawy. Wtedy pojawiają się nowe kodeksy postępowania karnego, postępowania cywilnego, no później z 1933 słynny kodeks karny, który obowiązywał na naszych ziemiach do 1970 roku, kodeks zobowiązań, nowy kodeks handlowy. To są lata, proszę Państwa, 30, ale nie doszło do całkowitej unifikacji prawa cywilnego. Dlatego nadal stosowano w sądach kodeks Napoleona w sprawach dotyczących na przykład prawa spadkowego lub prawa małżeńskiego majątkowego, a więc sędzia miał przed sobą szereg, proszę Państwa, różnych aktów w zależności, proszę Państwa, od rodzaju sprawy i to aktów o różnej promieniencji. O różnej proweniencji. Sąd apelacyjny w Lublinie urzędował w budynku przy ulicy Narutowicza. Na parterze działało również gimnazjum. Wspominałem Państwu o tym na zdjęciu z epoki. Wspólne wejście do sądu i gimnazjum, które znajdowało się od strony kościoła powizytkowskiego, było dość uciążliwe, bo sędziowie, bo nie sędziowie, tylko uczniowie, prawda? Uczniowie często oglądali no niezbyt budujące takie sceny wprowadzania do sądu skutych więźniów, a więc dzieci niekiedy razem z więźniami wspólnie wchodzili przez jedno wejście i dlatego też podjęto decyzję o wbudowaniu odrębnego wejścia do tej szkoły, do szkoły od strony ulicy Namiestnikowskiej, czyli tej ulicy Narutowicza. No izolując nieco sąd od gimnazjum. Dopiero w 1934 roku sąd przeniósł się do odremontowanej i zmodernizowanej dla potrzeb sądownictwa nowej siedziby przy ulicy Krakowskie Przedmieście 43. Mamy przed sobą, proszę Państwa, starą fotografię, widokówkę. Dziś jest to siedziba Sądu Okręgowego w Lublinie. Natomiast ówczesny Sąd Okręgowy miał swoją, proszę Państwa, siedzibę przy Krakowskim Przemieściu 76, a więc tam, to jest ten budynek, który był kiedyś wybudowany na potrzeby rosyjskiego Sądu Okręgowego. Reformę przeprowadzono od stycznia 1929. Wtedy w miejsce istniejących w Lublinie sądów pojawiły się, proszę Państwa, sądy. Pojawił się jeden sąd grodzki jako sąd najniższy. Instancją odwoławczą był sąd okręgowy, no i oczywiście utrzymano, proszę Państwa, sąd apelacyjny. W budynkach sądów odbywały się często odczyty naukowe sędziów, wystąpienia zaproszonych prelegentów, utworzono również bibliotekę prawniczą. Duży wpływ na tworzenie księgozbioru miało Towarzystwo Prawnicze w Lublinie, na czele którego stał cieszący się dużym autorytetem Bolesław Sekutowicz. Tablica ufundowana, tutaj mamy po lewej stronie jego zdjęcie. To jest zdjęcie już jako prezesa sądu apelacyjnego. Najprawdopodobniej to nie jest to zdjęcie oczywiście portretu. Jest on w stroju urzędowym, który obowiązywał w latach 1929-31. A więc w tym czasokresie
Później wprowadzono w 31 roku już kolor fioletowy dla sędziów. To jest jeszcze ten okres, kiedy sędziowie używali koloru zielonego żabotu, który obecnie jest kolorem adwokackim. A więc to jest ten okres czasu. Natomiast po prawej stronie jest tablica, proszę Państwa. Jest tablica ufundowana przez prawników apelacji lubelskiej w 1939 z okazji dziesięciolecia służby Bolesława Sekutowicza na stanowisku prezesa sądu apelacyjnego. Wspominam o niej, dlatego że wisi ona, została zawieszona i wisi obecnie w gmachu Biblioteki imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Sąd okręgowy natomiast w Zamościu należał, proszę Państwa, do mniejszych sądów w kraju. Ale Zamość dbał zawsze o swoją odrębność. Funkcję prezesa sprawował od początku powołania do życia sądu okręgowego w 1918 aż do 1930, organizator tego sądu, a zarazem człowiek wielkiej zacności, Romuald Jaśkiewicz. Postać formatu Sekutowicza tylko w Zamościu. Dzięki właśnie jego staraniom sąd okręgowy już w 1918 przeniósł się z tymczasowych pomieszczeń w ratuszu do nowej siedziby w Pałacu Zamojskich, który został przystosowany wtedy do potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Tutaj siedzibę mieli także prokuratorzy, sąd pokoju, ale także funkcjonowała kancelaria notarialna, prowadzona też przez jakiś czas, troszkę bez powodzenia, przez Bolesława Leśmiana. Podstawowym źródłem prawa były akty normatywne ogłaszane w Dzienniku Ustaw. W każdym sądzie był pełny zestaw dziennika urzędowego. Pronumerowano również dziennik urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości, wspierający wszystkie zarządzenia, cały ruch kadrowy, każdą nominację, przeniesienie umieszczano w takim dzienniku urzędowym. Dziennik urzędowy miał również, i tutaj mamy to na zdjęciu, część nieurzędową, taką, która zawierała opracowania dotyczące różnych instytucji prawnych. W powszechnym użytku były wydania najważniejszych aktów prawnych używanych przez sędziego. Proszę pokazać następny slajd. Tak, to jest prawo ustroju sądów powszechnych z 1928 roku, które weszło od 1 stycznia roku następnego. Była to własność sędziego sądu apelacyjnego Głowacza. I proszę zobaczyć, że mamy akt, mamy rozporządzenie prezydenta i sędzia po pewnych zmianach, po nowelizacji tych przepisów wprowadzał ręcznie, proszę Państwa, adnotacje do tekstu. Na górze zaznaczył tylko, że dotyczy to, długi slajd, trzech zmian. To jest między innymi na trzecim slajdzie zmiana z 1930 roku, artykuł 90, kiedy w zasadzie Sejm, proszę Państwa, bo takie miał kompetencje, stwierdził niezgodność tego przepisu z konstytucją, a dotyczyło to paragrafu trzeciego, gdzie tych sędziów grodzkich miał mianować na stanowisko ministra sprawiedliwości i tą kompetencję przekazano w kolejnej ustawie sejmowej z 1930 roku do kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej. Oprócz tego rodzaju opracowań sędziowie mieli takie podręczne ustawy z niewielkimi komentarzami. To jest, proszę Państwa, akurat ustawa postępowania karnego autorstwa sędziego Remigiusza Moszyńskiego. To był komentarz, bo widzę po autorach Mogilnicki, Rapaport, w zasadzie bardzo znani prawnicy, sędziowie Sądu Najwyższego karnicy. Wsparciem praktyce była również biblioteka sądowa, gdzie gromadzono również inne
dzieła prawne. Ja będę teraz kontynuował wykład, już może bez slajdów, szanowni państwo. Zostawię ten obrazek tych podręcznych komentarzy sędziów, które były używane w praktyce sądowej. W czasie wojny, mimo niebezpieczeństwa nalotów niemieckich, sądy lubelskie funkcjonowały nieprzerwanie. Część jednak urzędników sądowych wraz z rodzinami z uwagi na zagrożenie miasta opuściła Lublin, także Zamość, szukając schronienia w kierunku wschodnim na terenie województwa wołyńskiego. Wkroczenie wojsk niemieckich do Lublina i Zamościa i ostateczna klęska w kampanii wrześniowej sparaliżowały działalność sądu. W październiku 1939 ogłoszono, że obok istniejącego sądownictwa polskiego będą działały sądy niemieckie. Jednocześnie hitlerowcy rozpoczęli akcję likwidacji przedstawicieli inteligencji polskiej, której ofiarą padło wielu sądowników lubelskich, a wśród nich bestialsko zamordowany w noc wigilijną 23 grudnia 1939 roku ostatni prezes sądu apelacyjnego, wspomniany przeze mnie Bolesław Sekutowicz. W 70. rocznicę jego śmierci, czyli w 2009 roku, odbyła się uroczystość odsłonięcia poświęconej mu tablicy pamiątkowej w gmachu Biblioteki Hieronima Łopacińskiego, której towarzyszyła wystawa poświęcona temu wybitnemu adwokatowi, sędziemu i działaczowi społecznemu. W pierwszym kwartale 1940 wznowiono działalność sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie z niewielką obsadą kadrową. Ruch spraw był jednak niewielki wobec znacznego ograniczenia właściwości rzeczowej i w tych sprawach sędziowie orzekali na podstawie dotychczasowych przepisów prawa polskiego, no o ile one nie były sprzeczne z interesem władz okupacyjnych. Obok sądów polskich działy w Lublinie sądy niemieckie, doraźne sądy policyjne, siedzibą ich był budynek sądu apelacyjnego przy krakowskim przedmieściu 43, zajęty przez policję niemiecką, która na wstępie zniszczyła cenną bibliotekę prawniczą i dokonała grabieży wyposażenia. Po wkroczeniu oddziałów radzieckich do Lublina i ustanowieniu w lipcu 1944 siedziby polskich władz tymczasowych w tym mieście rozpoczęto pracę nad ponownym uruchomieniem sądownictwa polskiego. Nowa władza zdecydowała się oprzeć aparat wymiaru sprawiedliwości na przedwojennych sędziach, no, gdyż nie miała wtedy innego rozwiązania. Straty personalne wśród sądowników lubelskich i zamojskich były straszliwe, sięgające około 50% stanu przedwojennego. Sytuacja troszkę się poprawiła w momencie, kiedy do miasta przybywali sędziowie, prokuratorzy z terenów wschodnich, z Łódzka, z Równego, no, chcąc ich zatrzymać w pracy dla szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, zezwalano im wtedy na pracę w adwokaturze. No, to były czasy, kiedy na wszystko trzeba było mieć zgodę. Ocalały natomiast, to ciekawe, proszę państwa, z pożogi wojennej zbiory dzienników ustaw oraz komentarze niezbędne dla pracy sądowniczej. Mimo poważnych problemów sądy lubelskie rozpoczęły już swoją działalność w sierpniu 1944 roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że okres powinny to czas konfliktów, tragedii, cierpień ludzkich oraz bezkompromisowej walki ideologicznej. Wraz z upływem czasu i umacniania się nowego ustroju przeprowadzono weryfikację dotychczasowych kadr sędziowskich. Organizacja sądownictwa nawiązywała do okresu międzywojennego, a więc opierała się na specjalnym podziale odbiegającym od administracyjnego podziału kraju. Z Lublina szła pomoc kadrowa i materialna dla nowo uruchamianych sądów na terenach, z których wycofywały się wojska niemieckie. Wysłano m.in. cały komplet dzienników ustaw zebranych w sądach apelacji lubelskich do sądów okręgu białostockiego, który był jeszcze bardziej doświadczony represjami i skutkami wojny. Przypomnę, że był to rejon, który najpierw znajdował się pod okupacją radziecką, a potem od 1941 roku był to obszar okupacji niemieckiej, na którym nie funkcjonowały sądy polskie. Więc prawnicy polscy nie mieli co tam robić. W tym czasie zaczęto również wydawać szereg dekretów,
między innymi dotyczące prawa rzeczowego, prawa majątkowego, co oznaczało ostatecznie zniesienie ostatnich części kodeksu Napoleona. A więc proszę zwrócić uwagę, że sędziowie przestali orzekać na podstawie kodeksu Napoleona. Orzekali na jego podstawie od 1810 roku do 1947. Bardzo długo obowiązujący akt. W tych pracach unifikacyjnych uczestniczyli również, proszę Państwa, sędziowie Sądu Najwyższego, który wobec zniszczenia stolicy urzędował w Łodzi i tam drukowano pierwsze takie broszurowe publikacje, które były poważnym wsparciem dla praktyki orzeczniczej sędziów lubelskich. Były to publikacje poświęcone właśnie temu nowemu prawu. Reformy sądowe w 1950, 1975 w zasadzie dostosowały strukturę sądów do podziału administracyjnego, wprowadzając ostatecznie sądy wojewódzkie i rejonowe i funkcjonowały one zarówno w Lublinie, jak i w Zamościu. W latach 60. i 70. zakończono również prace kodyfikacyjne, wprowadzając nowe kodeksy, obowiązujące w wielu przypadkach do dzisiaj, cywilny, karny, no karny został zmieniony w 1997, rodzinny i opiekuńczy, pracy, postępowania cywilnego i postępowania karnego. Te kodeksy stanowiły, proszę Państwa, fundament polskiego porządku prawnego i zostały opracowane w licznych komentarzach wykorzystywanych w praktyce sądowej. Sprawa polska coraz bardziej się poprawiała. Tutaj mam przed sobą, proszę Państwa, taki kodeks karny i komentarz Siewierskiego. No wygląda tak, jak wygląda. No tak wydawano, proszę Państwa, w latach, to jest własność też jednego z adwokatów, tak wydawano w latach 50. No już tutaj troszeczkę w latach, proszę Państwa, na początku lat 60. już się poprawiało troszeczkę. No całkiem inaczej to jest dzisiaj, no ale możliwości wydawnicze są również całkiem inne. W 1990 wprowadzono ostatnią w zasadzie taką poważną zmianę w organizacji sądownictwa powszechnego. Rozpoczął działalność sąd apelacyjny w Lublinie. Siedziba sądu znajduje się w budynku przy Obrońców Pokoju w Lublinie z takim wspaniałym widokiem na centrum handlowe. W ramach apelacji funkcjonuje kilka sądów okręgowych. To znaczy cztery sądy okręgowe, bardzo przepraszam, w tym jeden w Lublinie i w Zamościu. Ten okres, pamiętam już, Szanowni Państwo, gdy jako młody prawnik kompletowałem dzienniki ustaw lub poprawiałem teksty prawne w swoich kodeksach z chwilą wprowadzanych zmian. Od lat 90. uchwalano coraz więcej ustaw, przeprowadzono ich nowelizacje, ale publikacje, literatura nadążały za tymi zmianami. Teksty jednolite wydawano rzadko. Mówimy o tekstach jednolitych ustaw i tylko wtedy, gdy zmian było już aż tak dużo, że trudno było korzystać z ustawy. Bo należy pamiętać, że ogłoszenie tekstu jednolitego wymagało, proszę Państwa, wtedy jego opublikowania w papierowym wydaniu Dziennika Ustaw. Gromadzono więc, proszę Państwa, te dzienniki ustaw. Najczęściej w różnego rodzaju, nie tylko w sądach, ale w różnego rodzaju instytucjach. Pojawiły się także liczne dzieła i komentarze oraz większe zbiory orzecznictwa. Pamiętam nawet takie specyficzne wydawnictwo zawierające rzeczowo uporządkowane akty normatywne, które umożliwiały prawnikowi comiesięczną wymianę przesłanych w ramach subskrypcji kartek publikacji wraz z szybko wprowadzonymi zmianami. No, to było wydawnictwo, proszę Państwa, te karteczki były takie cieniutkie. W zasadzie wprowadzanie ich było dosyć uciążliwe. Jak kończyłem wprowadzać te karteczki, to już się pojawił nowy zestaw subskrypcyjny. No i po pewnym czasie już byłem troszkę zrezygnowany. Prawdziwa rewolucja nastąpiła wraz z postępującą informatyzacją pracy prawnika, pojawieniem się dwie dekady temu systemów informacji prawniczej
oraz publicznie dostępnych portali orzeczeń sądowych. Od 2012 roku Dziennik Ustaw dostępny jest w oficjalnej formie elektronicznej na stronie Dzienniki Urzędowe Prezesa Rady Ministrów. A więc papierowa wersja nagle przeszła, proszę Państwa, do historii. W wersji nieoficjalnej Dziennik Ustaw dostępny jest także w darmowych, na przykład w takim internetowym systemie aktów prawnych na stronach Sejmu lub płatnych systemach informacji prawnej. W ich ramach tych systemów tworzone są takie nieoficjalne teksty ujednolicone, a więc tekst ujednolicony, w zasadzie odpowiadający tekstowi jednolitemu, jest tworzony w momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek zmiana ustawy. Komercyjne systemy informacji prawnej, aby pozostać rozwiązaniem konkurencyjnym, zawierały także orzecznictwo, pisma urzędowe oraz całą literaturę publikowaną w ramach wydawnictw będących dostawcą systemu. Dochodzą do tego różne moduły wyszukiwania oraz kojarzenia pojęci instytucji, a także podpowiedzi dotyczących postępowania w określonych rodzajowo sprawie. Praca prawnika ma więc obecnie już inne oblicze poprzez korzystanie z zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Ale zawsze prawnik korzysta, nieważne czy jest to sędzia, proszę Państwa, adwokat czy radca prawny, zawsze korzysta z literatury, bo nie cała literatura jest dostępna w internecie. Rozwiązania informatyczne nie są do wszystkiego. Nie pomogą, proszę Państwa, rozwiązać poważniejszego problemu prawnego lub bardziej złożonej sprawy, które wymagają głębszej analizy prawa i celu, jakiemu ma ono służyć. To jest możliwe tylko w oparciu o tradycyjne metody rozumowania prawniczego i dorobek doktryny, którą poznajemy przez lekturę dzieł prawniczych, które spokojnie czekują na prawnika w jego bibliotece. Dziękuję bardzo. Skoro pana dyrektora nie ma, to ja Państwu pokażę, tak jak pokazywałem wcześniej już, to są te wydania takie stare, jeszcze z lat 50., 60., no a teraz ta edycja tego rodzaju literatury prawniczej, która jest wykorzystywana przez prawa bardziej złożonych, o których wspomniałem, no już całkiem inaczej wygląda. To są całe, proszę Państwa, systemy, system prawa karnego procesowego. Tych tomów jest bardzo dużo, proszę Państwa, czy system prawa prywatnego. Teraz z takich opracowań się korzysta. To jest kilkanaście tomów. Zakrywam tutaj, prawda, wydawnictwa, żeby nie było to lokowanie produktu. Pragnę w tym momencie serdecznie podziękować panu profesorowi za przygotowanie i wygłoszenie tego wykładu, niezwykle ciekawego tego wykładu, pod tytułem Źródła drukowane i literatura prawnicza w praktyce sądów Lublina i Zamościa. Szczególnie w mojej ocenie ważne, oprócz przypomnienia faktów historycznych, były zebrane przez pana profesora materiały źródłowe i tak jak mi się wydaje, zauważałem gdzieniegdzie pieczątki. I są to zbiory z Biblioteki UMCS-owskiej, Biblioteki Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, a także Książnicy Zamojskiej. Sam pan profesor mówił o prywatnych zbiorach prawników, które tam również są. I nie wiem, właściwie mam pytanie, czy to są już pana zbiory prywatne, te co pan pokazywał, czy to pan pożyczył na tą okoliczność? Więc na wstępie chciałbym podziękować wszystkim bibliotekom. Tam jeszcze jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, która udostępniła mi zdjęcia zbioru statutu łaskiego. Dziękuję serdecznie. Natomiast, szanowni Państwo,
Ja korzeniami jestem historykiem prawa. Zaczynałem swoją karierę naukową w Katedrze Historii Prawa Polskiego, Katedrze Powszechnej Historii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest to miejsce, gdzie trafia wiele książek, są przekazywane, proszę Państwa, jako dary, czy one są oczywiście na stanie Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ale w depozycie jednostek wewnętrznych, w tym wypadku katedr historyczno-prawnych. No część oczywiście z uwagi na to, że część zbiorów z uwagi na to, że zajmuje się dalej historią prawa, chociaż już kieruję inną katedrą prawa informatycznego i zawodów prawniczych, to niemniej jest to dla mnie zawsze pewien odpoczynek w takiej pracy naukowej. Są to zbiory, które trafiają często do mnie prywatnie, dlatego że często spadkobiercy przekazują mi tego rodzaju opracowania, no bo wiedzą, że tym zajmuję się, a można to ocalić od zapomnienia, bo niekiedy tego rodzaju, no, można powiedzieć, białe kruki mogą skończyć, no nie daj Boże, prawda, na śmietniku. Więc one trafiają do nas, trafiają, proszę Państwa, do depozytu. Są one pokazywane dla wszystkich zainteresowanych. No niekiedy, jeżeli są to materiały archiwalne, są przekazywane do archiwum naszego uniwersytetu. No część jest oczywiście moją własnością, panie dyrektorze. No, dziękuję za odpowiedź. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi i polecamy się na pewno na przyszłość. Ja jeszcze dwa słowa. Wykład był transmitowany dzięki uprzejmości pana Łukasza Kamińskiego. Jeszcze raz go pozdrawiam i dziękuję bardzo. Wykład, również taka informacja, że ten wykład będzie dostępny na kanale YouTube naszej księżnicy oraz na Facebooku. Ja również dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli wziąć udział w naszym tu spotkaniu. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rzecz, która będzie odbywała się w ramach Biblioteki Stulecia, czyli naszego jubileuszu. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu.